mówili o prezydencie, który przez swoje zbyt nagłe decyzje działa wbrew interesom swojego państwa. Chodziło oczywiście o Wiktora Juszczenkę. Także oczywiście mówimy, że Janukowicz jest prorosyjski i on na to też zapracował, chociażby tymi wyborami 2004 roku, kiedy miał ewidentne poparcie Rosji i kiedy na jego zwycięstwo pracowali rosyjscy tak zwani polittechnolodzy, którzy zresztą bardziej mu zaszkodzili niż pomogli, ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast tak naprawdę Janukowicz reprezentuje, czy reprezentował, teraz to się trochę zmieniło, interesy wielkich przemysłowców ukraińskich, wielkich przemysłowców ze wschodu, którzy oczywiście chętnie widzą tanie surowce energetyczne, oligarchów, tak, ale z drugiej strony, dla których po pierwsze Rosja jest bardziej konkurentem niż partnerem, a po drugie oni naprawdę nie chcieliby znaleźć się w pozycji Chodorkowskiego. Także oni wcale nie tęsknią za jakimś specjalnym zbliżeniem Rosji i Ukrainy. Oni pewnie najchętniej by manewrowali między Wschodem a Zachodem, wybierając dla siebie to, co jest najbardziej atrakcyjne. No i niestety taki manewr w tej chwili mamy, ale powtarzam jeszcze raz, gdyby Julia Tymoszenko została prezydentem Ukrainy, to ja naprawdę wcale nie jestem przekonana, czy by poszła na Zachód. Może musiałaby wypłacić obietnice, które złożyła Putinowi w 2009 roku. Nie wiem. To jest znak zapytania. Jeszcze pan poseł bym akurat poprosił o słowo komentarza, bo był pan tym politykiem, który w 2009 roku napisał dość znany tekst dość pomarańczowej klaustrofobii. No i wtedy to trochę wyglądało na herezję, bo zaryzykował pan tezę, że z Janukowiczem też trzeba rozmawiać, a tutaj przecież wszyscy wiedzą, że on jest prorosyjskim niedźwiedziem, bo tak się o nim mówiło. I jak widzi pan to dzisiaj? Później wielokrotnie przyznawano panu rację, ale dzisiaj znowu jesteśmy trochę w impasie. Jak to się zmieniło? I jaki wpływ na to miała wendeta wobec Tymoszenki? Bo jedną rzecz musimy pamiętać, i to jest myślę dla nas wszystkich jasne, że ten proces był polityczny. Znaczy kontrakt gazowy to jest jedna rzecz, ale był procesem politycznym. Więc jak to dzisiaj wygląda po trzech latach, tak? No w sprawie procesu mówimy o tak zwanym selektywnym stosowaniu prawa. To jest bardzo dobre sformułowanie, dlatego że ono nie pokazuje, iż niesłusznie użyto prawa wobec pani Julii Tymoszenko. Pokazuje jedynie tyle, że gdyby stosować tą samą miarę wobec pani Julii Tymoszenko, to zapewne nie byłoby na Ukrainie wielu polityków, którzy by nie byli w więzieniu. I to o to chodzi. Natomiast ja myślę, że jak patrzymy na Ukrainę, to w ciągu ostatnich lat, kiedy także gigantyczny ładunek emocjonalny zainwestowaliśmy w rewolucję pomarańczową, w tą ekipę, to możemy z tego wyciągnąć wiele lekcji, ale jedna z nich powinna być taka, że na politykę nie należy patrzeć przez pryzmat emocji, sympatii, tylko przez pryzmat bardzo głębokich analiz procesów, które mają miejsce. Jak dosyć szybko okazało się, że pomarańczowi tak naprawdę zdradzili swój naród, który ich wybrał, chociaż na zachód, także do Polski, ta wiedza docierała najdłużej i myślę, że do tej pory mamy wielu obserwatorów, którzy są oczarowani panią Tymoszenko i którzy są zwolennikami tezy, że pomarańczowi to jest ta ekipa, która najlepiej reprezentuje interesy ukraińskie. Ale widać wyraźnie, że i to jest druga konkluzja, iż Ukraina jest w tym sensie dojrzałym krajem, że każdy tam broni swojego interesu, a nie cudzego interesu. Znaczy, jeżeli kogoś oskarżamy o jakąś partię, że ktoś tam, nie wiem, jest politykiem prozachodnim bądź proukraińskim, no to nie jest poważne, dlatego że ci ludzie po prostu mają własne interesy i starają się realizować tak, jak tylko mogą. W tym sensie mówienie o tym, że Ukraina ma wybór pomiędzy Wschodem a Zachodem, nie jest prawdą. Ukraina nie chce wybierać, ona chce mieć dobre relacje z Rosją i dobre relacje z Zachodem. I to jest słuszne. Prawdą jest natomiast co innego. Otóż Ukraina ma wybór standardów, w oparciu o które będzie funkcjonowała i będzie realizowała swoje relacje gospodarcze czy polityczne ze Wschodem czy z Zachodem. I to są
to jest ten wybór pomiędzy standardami europejskimi, takimi, jakie znamy w Polsce, ale przecież my też je importowaliśmy z Unii Europejskiej, czy rosyjskimi, które są udoskonalane przez Władimira Putina, czy też białoruskimi przez Aleksandra Łukaszenkę. To jest istotą tego wyboru. Ja bym tylko dodała tyle, że w tej części Europy jest strasznie trudno być pośrodku i ani tutaj, ani tutaj. Chociażby dlatego, że rzeczywiście Unia Europejska średnio ma ochotę przyciągać kogokolwiek do siebie. Tego nie można powiedzieć o Rosji. Niestety, tego nie można powiedzieć o Rosji. Rosja robi to per facet nefas. Tę politykę taką lawirowania między Wschodem a Zachodem przez kilka lat dosyć skutecznie uprawiał prezydent Kuczma, drugi prezydent niepodległej Ukrainy. Skończyło się tym, że dwa skandale kompletnie pokrążyły Kuczmę na Zachodzie i została mu tylko Rosja. I to jest niebezpieczeństwo i to jest powód, dla którego Ukraina nie bardzo może sobie pozwolić na takie manewrowanie między Wschodem a Zachodem. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Jeszcze bym zaproponował ostatnie pytanie, bo nie jest to bynajmniej panel dyskusyjny, tylko chcielibyśmy jeszcze umożliwić Państwu pytania, ale może po krótkiej przerwie, bo tam czeka poczęstunek. Natomiast chciałbym jeszcze, jakby zamykając tą dyskusję z udziałem pana posła, także bo potem już będzie odpowiadać tylko pani redaktor, chciałem zapytać, czy podzielają Państwo taką opinię, która się pojawia, że tak naprawdę Julia Tymoszenko w pewien sposób uwiła na siebie baw. To znaczy pani na pewno stawia taką tezę, że problemem chyba największym pomarańczowej rewolucji było to, że nie spisano żadnego programu, żadnego zobowiązania. To jest jedno. I chciałbym jeden jeszcze fragment dotyczący takiego zarzutu, który się wydaje bardzo ważny, to znaczy nie wprowadzono państwa prawa. I tutaj chciałem przeczytać fragment. Co więcej, nie zrobiono nic w sprawie najważniejszej, czyli przywrócenia niezależnej władzy sądowniczej. Reforma sądownictwa, której bardzo nieprecyzyjny projekt zaczęto przygotowywać, ostatecznie została odłożona na później. Zresztą nie wiadomo, czy cokolwiek by zmieniła, bo zmieniać się powinno było przede wszystkim podejście rządzących. Tymczasem oni najwyraźniej nie byli na to gotowi. W udzielonym tygodnikowi Zerkało Tyżnia wywiadzie Julia Tymoszenko przekonywała, że jest zupełnie normalne, aby w przypadku sporów sądowych między biznesmenami powiązanymi z poprzednim obozem, a tymi związanymi z nową władzą, zapadały wyroki korzystne dla tych ostatnich. Po prostu, jak podsumowała Julia Mostowa, naczelna Zerkało Tyżnia, podległe sądy i posłuszni prokuratorzy byli dla żelaznej damy wygodni. Może o tym świadczyć fakt, że premier Julia Tymoszenko zaczęła bliską współpracę z prokuratorem generalnym, który za czasów Kuczmy kręcił i mataczył w czasie śledztwa w sprawie zabitego Hiorija Gongadze oraz próbował wsadzić Lady Yu do więzienia. Lekko zmodyfikowana zasada Kalego zakładająca, że jak ja skazuję, to dobrze, a jak mnie skazują, to źle, działała na Ukrainie w najlepsze. No i w tym sensie rzeczywiście Julia Tymoszenko ukręciła na siebie bat, dlatego że siedzi w więzieniu, a jak powiedział Paweł Zalewski, to jest wybiórcze traktowanie prawa. Dlatego że gdyby wsadzać, to powinno naprawdę, dobrze, ja tak powiem łaskawie, 3/4 polityków ukraińskich w oligarchach powinno, bo łaskawie powiedziałam, powinno siedzieć w więzieniu. Więc no niestety, to jest zależny system prawny. Jest wielkim obciążeniem dla Ukrainy, no i wielkim obciążeniem także w tym sensie, że Julia Tymoszenko jest w tej chwili bardzo poważną przeszkodą na ukraińskiej drodze do Zachodu. Ja nie mówię do Unii, bo członkostwo Ukrainy w Unii to jest jeszcze, jak ładnie mówią na wschodzie, świetło jej buduszczy, ale na takim zbliżeniu, na drodze do zbliżenia z Unią, do umowy stowarzyszeniowej. To już zapraszając w zasadzie na przerwę, chciałbym jeszcze pana posła też poprosić o taki jakiś pozytywny element na koniec. Jest pan tym posłem, który jako jedyny ma na Facebooku swój profil po ukraińsku. Prowadzi pan bardzo aktywnie dialog z organizacjami niezależnymi, szczególnie w internecie, to widać. I jedną z takich organizacji jest Allianz Majdan, który powstał właśnie w 2004 roku, czyli coś z tego jednak zostało i to widać w internecie. Czy tutaj widzi pan jakąś nadzieję? Bo ja osobiście widzę. Widzę, dlatego że
ilość osób angażujących się na Ukrainie w działalność organizacji pozarządowych jest rzeczywiście olbrzymia. Coraz większą rolę odgrywa internet, czego się bardzo cieszę, bo to jest jeszcze ten obszar, gdzie ingerencje administracyjne władz nie sięgają. I jeżeli szukam jakiejś pozytywnej myśli i takiego odniesienia na przyszłość, to są młodzi ludzie, którzy zrażeni do oficjalnej polityki idą do organizacji pozarządowych. Myślę, że oni będą w przyszłości rządzili Ukrainą i będą zmieniali ją w taki sposób, w który by chcieli, to znaczy tak, aby to nie korupcja była główną logiką rządzącą tym państwem, ale prawo. I jeszcze jedna uwaga. Otóż myślę, że pani redaktor nie zakończyła swojej działalności pisarskiej, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo jeżeli pani redaktor tak się fascynuje silnymi postaciami, i słusznie, i wydawcy, tutaj też ich zachęcam, żeby zachęcili panią redaktor, no to warto jest przyjrzeć się drugiej stronie, czyli prezydentowi Janukowyczowi, bo trafił swój na swego. Myślę, że jeżeli jest tak, iż mamy do czynienia z kobietą, która no, fascynuje, ta fascynacja niekoniecznie musi być pozytywna, ale jest osobą niezwykle silną, wiedzącą czego chce i przez wiele lat była skuteczna, no to pytanie jest takie, czy nie trafił się ktoś jeszcze skuteczniejszy, jeszcze silniejszy, no pochodzący również może jeszcze z trudniejszych środowisk niż ona. I końcowe życzenie, panie redaktor. Myślę, że ta książka jest bardzo ważna w Polsce, bo ona uczy rozumienia Ukrainy, ale kto wie, czy nie jest ważniejsza na Zachodzie. Ja bardzo życzę, pani redaktor, aby znaleźli się szybko tłumacze i wydawcy w Niemczech na niemiecki i na angielski. I bardzo serdecznie, i chcę powiedzieć tak, jeżeli ta książka będzie przetłumaczona na te oba języki, to pani redaktor bardzo nam pomoże w pracy w Parlamencie Europejskim. Rozumiem, że pan poseł teraz zacznie szukać mi wydawców na Zachodzie. Pani redaktor, bardzo chętnie, ale to musimy już jakoś współpracować z wydawcami w Polsce.